Poznaliśmy 10. zawodniczkę w składzie Enea Energetyka Poznań na kolejny sezon. Do klubu ze stolicy Wielkopolski dołączyła 21-letnia środkowa Klaudia Laskowska. Enea Energetyk Poznań jest dobrze prosperującym klubem na przyszłość. Myślę, że z dziewczynami i z całym klubem wywalczymy w tym roku awans do Tauron Ligi. Klaudia Laskowska, mam nadzieję, że to perspektywiczna zawodniczka i pokaże dużo fajnej siatkówki w pierwszej lidze, ale też nie należy zapominać, że była rezerwową w Radomce. To właśnie tam, w Radomce Radom, młoda siatkarka spędziła dwa ostatnie sezony. Były zespół nowej środkowej Energetyka zajął w tym roku 4. miejsce w Tauron Lidze, czyli w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Miała od kogo się tam uczyć. Między innymi grała z Brazylijką Andresą Pikusą, która przeszła właśnie do Jokera w świecie i były też solidne zawodniczki krajowe, więc no, to na pewno jest obiecujący fakt. Nauczyłam się wielu technik na boisku. Z Katarzyną Skorupą miałam okazję pograć. Na pewno szybsza gra była. Szybka gra będzie niezbędna poznańskiemu klubowi, by powalczyć o poprawę 3. miejsca w pierwszej lidze. Atutem mierzącej 188 cm wzrostu siatkarki jest zespołowość. Na boisku będę w 100% motywowała dziewczyny do walki i grania do ostatniego punktu. Myślę, że też bardzo jestem osobą wspierającą i no i zawsze wiem, że można na mnie polegać. O miejsce w składzie Klaudia Laskowska rywalizować będzie z Emilią Oktabą, Anną Regulską i Wiktorią Pisarską. Czekamy na kolejne wzmocnienia klubu na innych pozycjach.